Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 8 lipca 2024 roku, w Warszawie przebywał z wizytą prezydent Ukrainy, Wołodymir Załęski, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Finalizacją tego spotkania było podpisanie dwustronnego porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Na mocy tego porozumienia, między innymi, Wojska ukraińskie mogą stacjonować na terytorium, na terytorium państwa polskiego. To nie jedyny kontrowersyjny zapis tego blisko 24-stronicowego porozumienia. Jego treść mam przed sobą i przeanalizuję dla Państwa konsekwencje dla państwa polskiego podpisania tego porozumienia. Oczywiście, trzeba na samym wstępie zaznaczyć podkreślić, że dwustronne porozumienie nie jest. Umową międzynarodową, nie jest traktatem międzynarodowym. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na język tego porozumienia. To jest język bardzo ogólny, język charakterystyczny dla różnego rodzaju deklaracji politycznych, a nie dla ścisłych traktatów międzynarodowych. Nie ma tutaj mowy o ratyfikacji, nie ma tutaj odniesienia się w tym, w tym porozumieniu do wymogu ratyfikacyjnego, no i nie ma też mowy o Rejestracji umowy, jeśli chodzi o tryb przewidziany w Karcie Narodów Zjednoczonych. Natomiast, no też trzeba podkreślić, że gdyby to miało charakter traktatu międzynarodowego, czyli tego trybu, który jest uregulowany w ustawie o umowach międzynarodowych, no to z uwagi chociażby na artykuł 89 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, no wymagałoby, ta, takie, taka umowa wymagałaby ratyfikacji przez parlament. Reguluje to dokładnie artykuł 89 ustęp 1 Konstytucji Polskiej i też trzeba jasno wskazać, że ta umowa jest swego rodzaju wstępem. Nawet możemy przeczytać to zresztą w trakcie analizy państwu pokażę, że to jest pewnego rodzaju taki papierek lakmusowy, taki balon próbny wysyłany przez obie strony, oba państwa, który może zostać przekształcony czy też no właśnie w stronę jeśli chodzi o traktat. Może być przekształcony w traktat, co dopuszcza to porozumienie i wprost nawet sugeruje, że jest taka taka możliwość Taka droga w przyszłości. Natomiast, co warte podkreślenia, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce, odbywa się ona, można powiedzieć, kilka dni przed 81. rocznicą ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. O sprawie ludobójstwa na Wołyniu nie padło ani jedno zdanie. Po raz kolejny, prezydent Ukrainy w żaden sposób nie odniósł się do ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Co gorsze, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej nie odniósł się w żaden sposób do ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim w przeddzień można powiedzieć, no kilka dni przed rocznicą krwawej niedzieli, kilka dni przed 11. Lipca. Jest to skandal, jest to pokazanie stronie ukraińskiej ogromnej uległości. I to nie jest jedyny taki dowód uległości strony polskiej, czego najlepszym dowodem jest treść tego porozumienia, także w zakresie polityki historycznej, także w odniesieniu się do wspólnej, wspólnej historii, co Państwu za chwilę, za chwilę pokażę. Natomiast w samym, w samym porozumieniu możemy tutaj już na samej pierwszej stronie przeczytać, że strony zawierające to porozumienie przywołują fakt podpisania umowy między oboma państwami z 2 grudnia 2016 roku. Tej umowy, która przed Polakami była przez długi czas ukrywana, nie można jej było jej tekstu Nigdzie pobrać w, w internecie, a to była ta umowa, na podstawie której Polska przekazywała ogromne wsparcie Ukrainie, także to, 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 to wsparcie militarne. No i mamy też kontrowersyjne słowa już na pierwszej stronie w preambule, cytuję: Potwierdzając głębokie przywiązanie do wyznawanych wspólnie zasad demokracji, praworządności, dobrego rządzenia, poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka. No warto zadać koniec cytatu. Warto zadać pytanie, jakie to zasady demokracji, praworządności i dobrego rządzenia wyznaje dzisiaj Ukraina w swoim systemie politycznym, zbudowanym wokół oligarchów z ogromnym poziomem, poziomem korupcji, przestępczości. Warto zadać pytanie na samym wstępie. No i cóż, mamy na samym wstępie również w preambule napisane, że członkostwo, cytuję: członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego leżą w strategicznym interesie Polski i Ukrainy. Z koniec cytatu. No śmiem wątpić, aby dzisiaj członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim leżało w strategicznym interesie Polski. Oznaczałoby to, że Polska razem z innymi krajami. NATO przystępuje do wojny z Rosją, gdyby dzisiaj Ukrainę wpuścić do NATO. To jest absurd, to jest jakaś kompletna aberracja geopolityczna. Także, także już na samym wstępie widzimy, Jakie cele zostały prze, postawione przed, przed Polską, czyli wspieranie integracji Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO, co jest katastrofalne z punktu widzenia interesu państwa polskiego, biorąc pod uwagę chociażby konkurencję, jaką ukraińskie rolnictwo już teraz robi dla, dla rolnictwa polskiego. Możemy się także oczywiście tutaj dowiedzieć w samej preambule, że to, te, to dwustronne zobowiązania, w sferze bezpieczeństwa nie zastępują przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO, jest też mowa o bezprecedensowym wsparciu Ukrainy przez Polskę po 2014 i po 2022 roku. W dalszej części tego porozumienia będzie kilka rzeczy doprecyzowanych, i zobaczycie Państwo, jaka jest skala pomocy, bezwarunkowej pomocy udzielanej przez Polskę Ukrainie, ale idąc, idąc po kolei. Sama ta, samo to porozumienie wskazuje na to, że w wyniku dwustronnych, dwustronnych, właśnie tutaj, uzgodnień Polska ma wspierać Ukrainę w wyposażeniu, szkoleniu ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony. To jest pytanie, co oznacza w tym porozumieniu określenie siły bezpieczeństwa? Czy także chodzi o wspieranie służb specjalnych Ukrainy? No, idąc dalej w tym, w tym porozumieniu, można się niestety przekonać o tym, że tak. Również w, w dalszej części możemy przeczytać o współpracy służb specjalnych właśnie w kontekście przystąpienia Ukrainy do NATO. To jest niebezpieczna sytuacja, o, o której jeszcze dalej, dalej powiem, jest mowa o wspieraniu rozwoju sił zbrojnych Ukrainy, itd, tak, tak dalej. Natomiast mamy także kwestię tego nieszczęsnego zapisu o stacjonowaniu wojsk jednego kraju na terenie drugiego. Tutaj jest mowa o szkoleniu w Polsce brygady ukraińskich ochotników. To jest kwestia obejścia tego przepisu, który nie pozwala dzisiaj na deportowanie na Ukrainę osób w wieku poborowym. Chodzi o to, aby sformować tutaj to, co tutaj, czyli na terytorium państwa polskiego, sformować to, co określił Zełęński mianem Legionu Ukraińskiego, który miałby być wyposażony i uzbrojony przez Polskę, oczywiście z naszych podatków. Mamy do czynienia z, sytuacji, z sytuacją, w której na terytorium państwa polskiego mają być formowane oddziały obcych sił zbrojnych, wyposażane i finansowane, uzbrajane przez Polskę, ale te oddziały byłyby lojalne wobec obcego państwa. One, ci żołnierze podpisywaliby kontrakty z ukraińską armią. No, mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, ponieważ. Ponieważ pytanie jest o status takiego wojska na terytorium państwa polskiego. Czy teoretycznie koszary, ośrodki szkolenia mogłyby być potraktowane przez Rosję jako cel potencjalnego ataku, ataku powietrznego na przykład. To jest sytuacja niezwykle niezwykle niebezpieczna i, i, i rodzi tak naprawdę no, coraz więcej. Coraz więcej różnego rodzaju pytań i kontrowersji. Podobnie zresztą jak kwestia, która była dyskutowana między Tuskiem a Zełenskim, mianowicie jeśli chodzi o zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą w pobliżu, w pobliżu granicy, granicy z Polską. No i tutaj... Już fa sam fakt, że o tym się, się mówi jest bardzo niebezpieczny, ponieważ no to grozi kolejnymi krokami włączającymi Polskę w ten, w ten konflikt na Ukrainie, nie dystansującymi Polskę od wojny na Ukrainie, ale wręcz odwrotnie włączającymi coraz, coraz bardziej. Inna sprawa, że tutaj tak naprawdę potrzeba współpracy w ramach NATO, to nie jest tak, że Polska może sobie jednostronnie w tym momencie podejmować tego typu działania, tym bardziej, że Polska ma bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o obronę powietrzną i o tym warto, warto oczywiście jak najbardziej pamiętać. Natomiast bardzo ciekawy jest rozdział trzeci porozumienia polsko-ukraińskiego, zatytułowany Wspól, Współpraca Obronna i Wojskowa. I tutaj możemy przeczytać, że od początku tej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, po 24 lutego 2022 roku, Polska jest w czołówce państw przekazujących Ukrainie wsparcie wojskowe i Polska przekazała Ukrainie znaczne ilości uzbrojenia. Tak to jest określone: znaczne ilości. Uzbrojenia, takie jak i proszę posłuchać, do czego oficjalnie przyznają się władze państwa polskiego, co przekazane zostało Ukrainie z magazynów wojska polskiego: ciężkie uzbrojenie, w tym czołgi i opancerzone wozy bojowe, samoloty myśliwskie i śmigłowce szturmowe. Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Bezzałogowe statki powietrzne i amunicja krążąca. Systemy artyleryjskie, broń indywidualna, amunicja wielko- i średniokalibrowa. Sprzęt medyczny, przeciwpożarowy, środki ochrony indywidualnej żołnierzy. Innego rodzaju broń i sprzęt. Yy, mamy do czynienia z bardzo ogólnym naszkicowaniem, ale pokazującym skalę tak naprawdę... Tego wszystkiego, co zostało Ukrainie przekazane z magazynów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, idąc dalej, czytamy, że od początku 2022 roku Polska przekazała 44 pakiety różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, ich łączna wartość razem z innymi formami wsparcia dla sił zbrojnych Ukrainy przekroczyła 4 miliardy euro. To jest coś, do czego rząd tutaj się. Przyznaje. Ale czytamy dalej w tym samym rozdziale w punkcie siódmym na stronie piątej, to jest cytat: Mając na uwadze powyższe, w 2024 roku Polska dostarczy kolejne pakiety pomocy wojskowej znacznej wartości i będzie kontynuować udzielanie mocnego wsparcia w ciągu dekady. Koniec cytatu. Samo porozumienie, warto zaznaczyć, jest podpisane na 10 lat. To porozumienie ma obowiązywać 10 lat, Szanowni Państwo. Czyli Polska zobowiązuje się do kontynuowania udzielania, jak to zapisano w porozumieniu, mocnego wsparcia w ciągu najbliższych 10 lat dla Ukrainy. Nie wiadomo, jak długo będzie konflikt trwał i ta wojna na Ukrainie, natomiast Polska mimo braku tej, tego horyzontu czasowego zakończenia wojny na Ukrainie już z góry deklaruje się, że przez najbliższą dekadę polski podatnik będzie wydawał pieniądze na wspieranie państwa ukraińskiego. To jest niewyobrażalny skandal, że dochodzi do podpisywania tego typu porozumień, tego typu Umów, które choćby nawet nie miały formy traktatu międzynarodowego, traktatu dwustronnego, to mimo wszystko jest to fe, pewnego rodzaju forma zobowiązania. I jest to absolutnie sprzeczne z, z polską racją stanu. Idąc dalej, punkt jedenasty, również na stronie piątej Polska cytuję, Polska będzie kontynuować prowadzenie centrum logistycznego wraz z modułem powietrznym, drogowym i Kolejowym Polska będzie ułatwiać przemieszczanie personelu wojskowego i cywilnego oraz uzbrojenia i sprzętu sił zbrojnych Ukrainy oraz ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony przez terytorium Polski do innych państw w celach szkoleniowych i innych celach, tak jak to ma miejsce od początku rosyjskiej inwazji. Tutaj między wierszami można przeczytać, to jest koniec cytatu. Tutaj między wierszami można znacznie więcej przeczytać. To pokazuje, że już od początku 2022 roku Polska tak naprawdę jest bramą dla Ukrainy, dla ukraińskich również sił bezpieczeństwa w ich kontaktach z innymi państwami. To pokazuje, jak bardzo Polska bezwarunkowo, jak bardzo ulegle tak naprawdę podchodzi do kwestii wsparcia, wsparcia Ukrainy. No, i cóż, Szanowni Państwo, dalej czytamy, że Polska będzie wspierać proces modernizacji Sił Zbrojnych Ukrainy, oczywiście za pieniądze polskiego podatnika. Mówi się o formowaniu tego centrum szkoleniowego dla ukraińskich Sił Zbrojnych. Tutaj mówi się albo o siedzibie litewsko-polsko-ukraińskiej brygady w Lublinie albo o centrum szkolenia NATO Ukraina w Bydgoszczy tu jeszcze prawda w, w tym zakresie nie są podjęte szczegółowe decyzje niemniej jednak już jest napisane w porozumieniu że Polska będzie się angażować w proces szkolenia żołnierzy ukraińskich, cytuję, w szczególności na terytorium Polski. Koniec cytatu. No, niewątpliwie trzeba założyć scenariusz, że tego typu ośrodki szkoleniowe dla Sił Zbrojnych Ukrainy będą potencjalnym celem dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Inna sprawa, nieregulowana w tym porozumieniu, to jest kwestia statusu wojsk ukraińskich na terytorium Polski. Jak będzie wyglądał status? Kto będzie w stanie egzekwować, Prawo wobec tych żołnierzy, jak to będzie wyglądać? Czy żandarmeria wojskowa, czy policja? Polska czy też będzie status tych żołnierzy eksterytorialny, tego nie ma w porozumieniu. Nie wiemy, czy zostało podpisane jakieś porozumienie o charakterze niejawnym pewnie jakieś dodatkowe porozumienia już ściśle wojskowe będą, będą podpisywane i pewnie znając życie i znając historię, nie będą one upubliczniane. Natomiast to budzi szereg szereg wątpliwości, kto będzie odpowiadał za przestępstwa popełniane. Potencjalnie, oczywiście, przez personel cywilny i wojskowy Sił Zbrojnych Ukrainy stacjonujących na terytorium państwa polskiego. Takie pytania trzeba głośno, głośno zadawać. Idąc dalej, szanowni państwo, w tym samym rozdziale, w punkcie 21 na stronie 6, możemy przeczytać, że wsparcie, jakiego Polska udzieliła dotychczas Siłom Powietrznym Ukrainy, w tym w postaci przekazania samolotów myśliwskich MiG-29, to nie koniec, to nie koniec wsparcia. Mówi się wprost o przekazaniu kolejnej eskadry myśliwców MiG-29. Przekazaniu, szanowni, szanowni Państwo, yy, mówi się o, o rozważeniu dostawy tych, tych myśliwców. Pytanie, czy, yy, czy będzie to dostawa bezpłatna, yy, czy płatna, kto będzie ponosił koszty. Dostarczenia, kwestie logistyczne, tego typu, tego typu właśnie dostaw dla wojskowych dla Ukrainy. To oczywiście nie wszystko. Polska ma zapewniać szkolenia, ćwiczenia żołnierzom ukraińskim, także organizować kursy nauki języka angielskiego dla sił zbrojnych Ukrainy w polskich uczelniach wojskowych, różnego rodzaju szkolenia specjalistyczne, szkolenia i kształcenie medyczne, morskie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, Polska ma ponosić ogrom wydatków na szkolenia i ćwiczenia sił zbrojnych Ukrainy. Dalej możemy przeczytać, że Polska ma przeanalizować możliwości dalszego poszerzania. Z zakresu bieżącej obsługi i napraw sprzętu wojskowego, który jest dostarczany, i zarówno przez Polskę, jak i sojuszników, jak i partnerów dla Sił Zbrojnych Ukrainy i dla Sił Bezpieczeństwa i Obrony, jak to jest określane. Czyli, krótko mówiąc, to. Polska ma wziąć na swoje barki całość tej bieżącej obsługi i napraw sprzętu wojskowego, które dostarczają na przykład Niemcy czy inne inne państwa. No to, to czyni z Polskę z Polski tak naprawdę, no można powiedzieć, żeby to delikatnie ująć junior partnera Ukrainy. No tego się nie, nie da nazwać bardziej bardziej eufemistycznie, w sposób taki bardziej wysublimowany. Cały, cały ten dokument tak naprawdę jest nastawiony na to, aby eksponować dostosowywanie sił zbrojnych Ukrainy do standardów, do standardów natowskich. Co bardzo niepokojące, to rozdział czwarty, gdzie mówi się o współpracy pozamilitarnej. I w punkcie trzecim, na stronie dziewiątej, możemy przeczytać, że obie strony, oba kraje rozważają uruchomienie wspólnych programów edukacyjnych i Szkoleniowych dla specjalistów z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. I całe to porozumienie zakłada, że będzie ułatwiony dostęp ukraińskich ekspertów do stosownych programów i projektów międzynarodowych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw partnerskich. Czyli, krótko mówiąc, eksperci ukraińscy. Mają być dopuszczeni do bardzo wrażliwych danych dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej na terytorium państwa polskiego. No, przypomnę tylko, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informowała w tym roku o zatrzymaniu kilku siatek szpiegowskich złożonych z obywateli Ukrainy, których celem była, były działania dywersyjne przeciwko obiektom infrastruktury krytycznej. No, to nie wymaga chyba większego komentarza, jakie mogą być potencjalne skutki szkolenia ekspertów ukraińskich i dopuszczaniu ich w tym obszarze, w tym obszarze, to jest moim zdaniem niezwykle niebezpieczne, a poziom ochrony kontrwywiadowczej w Polsce wiemy doskonale, że nie jest nie jest wybitny, mówiąc, mówiąc również bardzo, bardzo ostrożnie. Idąc dalej, w tym samym rozdziale na stronie 10 możemy się dowiedzieć, że Polska poniosła znaczący wkład, jak to określono, w przekazywanie pomocy rzeczowej dla ukraińskich służb ratunkowych i ludności cywilnej. Na przykład Polska przekazała łącznie 2895 palet, Sprzętu strażackiego, w tym środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalne, hełmy, buty strażackie, kamery termowizyjne, agregaty prądotwórcze, 792 sztuki, torby medyczne, 259 pojazdów pożarniczych i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje ogrom, Szanowni Państwo, tego wysiłku finansowego, jak, jaki my wszyscy jako podatnicy ponieśliśmy, nie mając nic absolutnie w zamian. Nie mając nic absolutnie w zamian. Te słowa premiera Donalda Tuska, to jest cytat: Kto broni Ukrainy, broni także siebie. Koniec cytatu, tak powiedział Donald Tusk, są dogłębnie nieprawdziwe. Są naprawdę, rozmijają się z prawdą i na każdym, na każdym poziomie, od poziomu taktycznego przez poziom operacyjny, na poziomie, na poziomie strategicznym. To jest to, Kłamstwo, które jest powtarzane od samego początku 2022 roku, że Polska wspierając Ukrainę odpycha obecność wojsk rosyjskich od naszych granic, co jest wierutną bzdurą. Wystarczy spojrzeć na mapę i zobaczyć, że żołnierze rosyjscy od samego początku istnienia Federacji Rosyjskiej są obecni przy granicy z, Polsk z Polską. I jeśli chodzi o obwód kaliningradzki, jeśli chodzi o Republikę Białoruś od lat 90. To wie każdy, łącznie z uczniami szkół, szkół średnich. Natomiast, natomiast co bardzo ciekawe, co przeczytamy na stronie 11 tego porozumienia, Polska, a konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji, ma pełnić nadal, to jest podkreślenie, nadal rolę back office, czyli e, jakby wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu strony ukraińskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jest bardzo ciekawe i pytanie, jak daleko sięga ta współpraca i pełnienie przez Polskie Ministerstwo roli back office właśnie w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa dla Ukrainy. Pytanie, jakie to Rodzi niebezpieczeństwa dla polskiej infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem, bo niewątpliwie takie, takie niebezpieczeństwa rodzi i nie trzeba tu być wybitnym jakimś ekspertem do spraw, do spraw informatyki, do spraw bezpieczeństwa informacyjnego. Idąc dalej, szanowni Państwo, Dochodzimy do strony 12, gdzie możemy przeczytać o współpracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Przypomnę tylko, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie jest członkiem NATO, nie wiąże, nie wiąże nas żaden traktat międzynarodowy. Umowa z 2016 roku była umową luźną, nieratyfikowaną przez parlament na mocy artykułu 89 ust. 1 Konstytucji. Natomiast tutaj mamy do czynienia z no. Powiedziałbym daleko idącymi zobowiązaniami. To znaczy, możemy przeczytać w, w tym podrozdziale zatytułowanym Współpraca wywiadowcza i kontrwywiadowcza w punkcie pierwszym, że, cytuję, polskie służby specjalne będą współpracować z ukraińskimi odpowiednikami w zakresie identyfikacji i zwalczania wspólnie zidentyfikowanych zagrożeń. Punkt drugi. Polska będzie wspierać Ukrainę we wzmacnianiu współpracy z NATO w sferze wywiadowczej i kontrwywiadowczej. No, mamy tutaj do czynienia z daleko tak naprawdę w tych lakonicznych dwóch punktach mamy do czynienia z bardzo Głęboko zarysowaną współpracą wywiadowczą i kontrwywiadowczą, a przypomnę tylko, że po roku 89, a właściwie po 1991 no jakoś nie słychać było w mediach głównego nurtu, ani sama Agencja Bezpieczeństwa, ani sam Urząd Ochrony Państwa na początku, ani później Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jakoś nie przyznawały się do tego, że zidentyfikowały agentów ukraińskich służb specjalnych. Ciągle słyszymy o zatrzymywanych tak zwanych ruskich agentach, czy też właśnie osobach pracujących dla rosyjskich służb specjalnych, natomiast nie słychać o tym, aby ani w przeszłości Urząd Ochrony Państwa, ani obecnie ABW rozbijała ukraińskie siatki szpiegowskie. To rodzi bardzo poważne konsekwencje. Także dla powiedziałbym bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa polskich służb specjalnych, które niewątpliwie są na celowniku, są w, w, opera, w operacyjnym zainteresowaniu ukraińskich służb specjalnych. No, tyle można oficjalnie przynajmniej powiedzieć. Niewątpliwie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, SKW, SWW są w operacyjnym zainteresowaniu takich służb jak HUR czy, czy SBU. I tutaj przechodzimy do rozdziału piątego zatytułowanego Współpraca Polityczna. Punkt trzeci mówi to, o czym już wspomniałem. To jest cytat: Uczestnicy rozważą zawarcie traktatu dwustronnego, który kompleksowo ureguluje cały kształt ich wzajemnych relacji. Koniec cytatu. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z pewnego rodzaju balonem próbnym w postaci 24 stron porozumienia. Z 8 lipca bieżącego roku, który ma być w przyszłości przekształcony właśnie w traktat dwustronny, który jeszcze bardziej dogłębnie ma regulować całokształt wzajemnych relacji, czyli tak naprawdę wydatkowanie pieniędzy z kasy polskiego podatnika, z pieniędzy z kieszeni nas wszystkich na wspieranie Ukrainy. Tak to można podsumować. Co więcej, szanowni państwo, czytając, idąc dalej, czytając punkt dziewiąty, możemy się dowiedzieć, że Polska i Ukraina wyrażają wolę budowania długotrwało, długotrwałego partnerstwa strategicznego w sferze szkolnictwa wyższego i nauki. To oznacza, że będzie oczywiście polski system coraz bardziej drenowany z pieniędzy publicznych na kształcenie kształcenie obywateli Ukrainy. Co do tego nie mam większych tutaj wątpliwości. Że tak będzie, co, nie mam co do tego żadnych złudzeń. Natomiast ten rozdział jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ on jest zatytułowany Stosunki dwustronne. Mówi się tutaj od punktu dziewiątego o kwestii współpracy w zakresie edukacji, w zakresie szkolnictwa wyższego, w zakresie nauki. Szczególną uwagę chciałem Państwu zwrócić na stronę czternastą. Porozumienia polsko-ukraińskiego, a konkretnie punkt jedenasty i punkt dwunasty. Pozwolę sobie najpierw przytoczyć punkt jedenasty, to jest cytat. Uczestnicy będą współpracować nad opracowaniem wspólnych narzędzi badań historycznych oraz wytycznych programowych dotyczących podręczników w zakresie historii stosunków między obydwoma państwami i narodami, w szczególności w oparciu o polsko-ukraińskie braterstwo broni w wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 roku. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, nie ma tutaj nic o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim w latach 40. XX wieku. Nie ma nic o ludobójstwie na wołyniu. To jest niewyobrażalny skandal. To jest niewyobrażalny skandal. Nie da się budować historii relacji wzajemnych na kłamstwie, bo przemilczanie, rugowanie z podręczników historii m, wiedzy o zbrodni wołyńskiej, o ludobójstwie na Polakach na Wołyniu jest kłamstwem. Rugowanie tych informacji, przemilczanie tych faktów o ludobójstwie wołyńskim jest Kłamstwem nie da się budować um, na kłamstwie dobrych y, relacji między sąsiadami. To jest absolutnie niemożliwe. Mówi się tutaj o polsko-ukraińskim braterstwie broni w wojnie z bolszewicką Rosją. To jest absurd, szanowni Państwo, absurd. I spójrzmy na punkt dwunasty. Cytat. Uczestnicy postanawiają wzmocnić współpracę w prowadzeniu poszukiwań, ekshumacji oraz innych działań służących godnemu pochówkowi ofiar konfliktów represji i zbrodni popełnionych na terytoriach Polski i Ukrainy a także w odniesieniu do wniosków kierowanych do właściwych organów obu stron o przeprowadzenie takich prac koniec cytatu Rozumiecie państwo o co tutaj chodzi? Nie ma tutaj mowy o tym kto był ofiarą, kto był katem. Jest mowa o pochówku, o godnym pochówku ofiar Konfliktów, represji i zbrodni popełnionych na terytoriach Polski i Ukrainy. Czyli nie ma mowy kompletnie o tym, kto był, kto był oprawcą, kto był ludobójcą, kto mordował niewinne kobiety, dzieci ze szczególnym okrucieństwem. Mówimy tutaj o. Genocydum Atrox, o ludobójstwie ze szczególnym okrucieństwem. W przypadku ludobójstwa to oznacza no, piramidalną wręcz skalę okrucieństw. I tego dopuścili się Ukraińcy na Polakach. Etniczni Ukraińcy mordowali etnicznych Polaków, mordowali kobiety, mordowali dzieci w sposób taki, aby zadać jak największy ból, jak największe, jak największe cierpienie. O tym nie ma tutaj mowy. Mówi się o ofiarach konfliktów, represji. Zbrodni na terytoriach Polski i Ukrainy. Mamy do czynienia z zawarciem porozumienia, które w swojej treści, w artykule 12, w punkcie 12 na stronie 14, fałszuje historię. Po prostu mamy do czynienia z ewidentną próbą fałszowania historii w odniesieniu do punktu 11 z tej samej strony. Możemy się spodziewać fałszowania podręczników historii, ukrywania ukraińskich zbrodni, ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim. Idąc dalej, ta sama strona, punkt opieka społeczna, możemy się dowiedzieć o tym, że Polska aktywnie wspomagała dostęp obywateli ukraińskich do usług komunikacji elektronicznej na terytorium Polski poprzez to jest uwaga Nieodpłatne udostępnienie kilkuset tysięcy przedpłaconych kart SIM do celów komunikowania się z rodzinami przebywającymi na terytorium Polski. I tutaj mówi się także o wprowadzeniu nielimitowanego, darmowego dostępu do niektórych stron internetowych udostępnionych przez ukraińskie służby państwowe. Skala, powiedziałbym, Możliwości, jakie uzyskał wywiad ukraiński, ukraińskie służby specjalne, i te tak zwane cywilne, i te wojskowe, jest niewyobrażalna. Każdy wywiad na świecie marzy o sytuacji, w której będzie mógł tak łatwo plasować agenturę legalną i nielegalną na terytorium obcego państwa, budować rezydentury wywiadowcze, wywiadu na przykład, właśnie nielegalnego. No, myślę, że osoby, które znają temat, znają się na tematyce bezpieczeństwa, doskonale rozumieją. W punkcie drugim tego działu opieka społeczna możemy przeczytać, że Polska przyjęła ponad 1 600 tysięcy osób z Ukrainy, które uciekły z terenów dotkniętych rosyjską agresją. Pytanie tak naprawdę o skalę tego. To już jakby odpowiedź zostawiam państwu. Wystarczy spojrzeć na statystyki straży granicznej od lutego od 24 lutego 2022 roku, aby zobaczyć, że Polska przyjęła kilka milionów obywateli Ukrainy. Natomiast wystarczy także spojrzeć na statystyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby zobaczyć, jak niewielki procent. Tych, tych właśnie migrantów z Ukrainy uzyskał oficjalny status uchodźcy, czyli właśnie osób, które uciekły z terenów dotkniętych rosyjską agresją. I na pewno nie jest to milion sześćset tysięcy. Mówimy tutaj o co najwyżej kilku tysiącach osób, które taki status uzyskały. Więc mamy do czynienia z kolejną nieprawdą podawaną w tego typu porozumieniu. Należy traktować to porozumienie jako pewien z. Pewną formę narracji strategicznej, która ma modelować sposób myślenia, świadomość społeczeństwa i w kraju, i w Polsce, i, i na Ukrainie. Idąc dalej, w tym porozumieniu możemy, możemy przeczytać na stronie 16, że cytuję. Polska będzie nadal działać na rzecz nakładania, nakładania możliwie najsurowszych sankcji na Federację Rosyjską. Koniec cytatu. To oznacza, że Polska będzie dalej piłowała gałąź, na której siedzi. Widać to chociażby po polskim przemyśle chemicznym. Ceny gazu drastycznie wzrastają, gazu ziemnego, gazu sprowadzanego m.in. gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, Polska odcięła się od dostaw taniego gazu. Ziemnego z Rosji. Polski przemysł, w tym przemysł chemiczny, przede wszystkim przemysł chemiczny, również bardzo dotkliwie to odczuwa. Przede wszystkim właśnie to przemysł chemiczny odczuwa te niedobory taniego gazu. Widzimy chociażby to po przykładzie zakładów azotowych puławy, które. Zatrzymały produkcję, produkcję melaminy, bo się po prostu nie opłaca, bo ceny gazu są tak duże. A oprócz tego Polska ponosi koszty ETS, koszty handlu emisjami, tych wszystkich obostrzeń nakładanych w ramach Zielonego Ładu, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska zobowiązuje się dalej do działania na Swoją szkodę, czyli do nakładania sankcji na Rosję, sankcji, które są nieskuteczne. Widzimy to po rozwoju gospodarki rosyjskiej, a widzimy to po kurczeniu się gospodarki polskiej, po kurczeniu się um, chociażby polskiego przemysłu, tak, ograniczaniu produkcji i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, szanowni Państwo, strona 20 tego porozumienia: możemy przeczytać, że uczestnicy będą kontynuować działania, aby rozszerzać sieć wzajemnych połączeń transportowych. I powiązanej infrastruktury, w tym, uwaga, infrastruktury związanej z produktami rolnymi. Jeśli, jeśli rolnicy w Polsce myśleli, że kwestia Importu produktów rolnych, produktów przemysłu spożywczego z Ukrainy, które nie spełniają żadnych norm Unii Europejskiej, się zakończyła, to są w głębokim błędzie, bo 8 lipca bieżącego roku premier Donald Tusk podpisał porozumienie, zgodnie z którym Polska będzie rozwijać infrastrukturę związaną z produktami rolnymi, wzajemne połączenia transportowe. Ale co więcej, w tym samym punkcie, punkt pierwszy na stronie 20 w dziale Transport i Łączność, możemy przeczytać, że będą, będzie podejmowa, będą podejmowane działania, cytuję, konieczne do zapewnienia ciągłej zdolności przesyłu gazu ziemnego z Polski do Ukrainy, w tym dostarczania skroplonego gazu ziemnego z polskich terminali. LNG. Koniec cytatu. Czyli, szanowni państwo, dowiadujemy się z tego porozumienia, że mimo tego, że polski przemysł chemiczny ma tak potężne problemy związane z cenami gazu, to Polska zobowiązuje się do dostarczania gazu na Ukrainę z polskich terminali LNG. No, niewyobrażalny wprost skandal, który nie jest jedynym skandalem, który, którego echa słyszymy, widzimy po wizycie prezydenta, prezydenta Ukrainy w Polsce, ponieważ na konferencji prasowej, dowiedzieliśmy się od premiera Donalda Tuska, że rząd w Warszawie pracuje nad tym, aby móc spalać polski węgiel nie płacąc za emisję, a wytworzony w ten sposób prąd przesyłać na Ukrainę. Czyli krótko mówiąc, od 1 lipca bieżącego roku wszyscy Polacy płacą y, ogromnie wysokie ceny za prąd, natomiast bez żadnego problemu tutaj Polska ma, y, Polska ma Spalać nasz węgiel i przesyłać go na Ukrainę, a to wszystko ma być finansowane za tak zwane europejskie pieniądze. Pytanie: Co to jest? Co to są europejskie pieniądze? Czy chodzi czasem o środki, które ma, Polska ma otrzymywać z KPO, czy jakieś inne środki, które Polska mogłaby otrzymywać, a będzie przekazywać na, na Ukrainę? Przecież. Widzimy, że Polacy płacą ogromne pieniądze w ramach tego ETS, tego handlu emisjami za energię, za energię elektryczną I tutaj, jak gdyby nigdy nic, Ukraina ma być zwolniona z jakichkolwiek opłat za emisję, a co więcej, ma otrzymywać prąd, za który, który, który ma być opłacany za europejskie pieniądze, cokolwiek miałoby to nie znaczyć. Ja się niestety obawiam, że mogą to być pieniądze. To określenie europejskie pieniądze to może być określenie pieniędzy polskich podatników. Idąc dalej, szanowni państwo, to nie jedyne kontrowersyjne zapisy z tego działu transport i łączność. Punkt drugi mówi o tym, że Polska zobowiązuje się do rozbudowy sieci dróg ekspresowych w kierunku Ukrainy, w szczególności drogi ekspresowej S12 i S7. Yy, idąc dalej, punkt trzeci w zakresie kolei Polska ma yy, yy, Polska ma yy, Oddać, otworzyć nowe przejście kolejowe graniczne Malchowice-Niżankowice i przygotować modernizację linii kolejowych w kierunku Ukrainy. Idąc, idąc dalej, to oczywiście nie wszystko, Polska ma czynić starania, to jest punkt 5, strona 21, aby nadal umożliwiać nieodpłatny dostęp do usług łączności. Obywatelom ukraińskim z Ukrainy i tym, którzy uciekli do Polski z powodu rosyjskiej napaści. To wszystko cytat z punktu pi piątego. Yy, możemy się dowiedzieć, że w latach 2022-2023 Polska zakupiła i przekazała Ukrainie niemal 20 tysięcy terminali systemu łączności satelitarnej Starlink w ramach wypożyczenia. Polska ponosiła koszty abonamentu. I teraz uwaga. W 2024 roku planowana jest kontynuacja wsparcia, czyli dalej Polska będzie fundować Internet Ukrainie. Dalej. Punkt siódmy. Polska będzie również wspierała łączność cyfrową na Ukrainie, oferując inne metody łączności. Tu oczywiście w tej to jest koniec cytatu w tym w tej całym tym całym porozumieniu mamy do czynienia z nowomową w Ukrainie bardzo często możemy przeczytać nie ma czegoś takiego jak w Ukrainie jest na Ukrainie na Węgrzech na Litwie to warto, warto pamiętać o zasadach języka polskiego, które po raz kolejny są tutaj łamane w, do, w dokumentach rządowych czy międzyrządowych w tym zakresie. No i szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do postanowień końcowych. Mamy tutaj do czynienia z punktem drugim, który mówi o tym, że w razie potrzeby mają zostać wyznaczone upoważnione organy do wdrażania umów. Dwustronnych zgodnie z obszarami współpracy określonymi w niniejszym porozumieniu. Co to oznacza? To oznacza, że już tak jak w przypadku umów wojskowych, będą prawdopodobnie Zawierane jakieś dwustronne umowy. Pytanie, czy będą, czy opinia publiczna w Polsce będzie informowana o tego typu sektorowych dwustronnych umowach, zgodnie z obszarami określonymi w tym porozumieniu. Obszarami, które, jak widzicie, Państwo są ogromne. Skala wsparcia. Bezwarunkowego Polski dla Ukrainy jest niewyobrażalna, nie, właściwie niespotykana w historii państwa polskiego, aby Polska udzielała tak ogromnego wsparcia obcemu, obcemu państwu. No i punkt piąty. Niniejsze porozumienie jest ważne przez 10 lat od daty jego podpisania, czyli przez kolejną dekadę będziemy jako podatnicy płacić, płacić pieniądze na Ukrainę, a niniejsze porozumienie stanie się skuteczne. Skuteczne niezwłocznie po jego podpisaniu, czyli dokładnie od wczoraj. Od 8 lipca 2024 roku to porozumienie, 24-stronicowe, jest ważne, podpisane przez Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, i Wołodymyra Załęskiego, prezydenta Ukrainy. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z niewyobrażalnym skandalem na arenie międzynarodowej, sytuacją, w której w przededniu 81. rocznicy ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim na Wołyniu nie, nie zająknął się o, o tej. Rocznicy ani prezydent Ukrainy, ani przede wszystkim premier państwa polskiego. W zawartym 24-stronicowym porozumieniu mamy do czynienia z próbą fałszowania historii, gdzie nie ma nic o ukraińskich zbrodniach na Polakach, ukraińskim ludobójstwie, nie ma nic o, o, o tym, co się działo na Wołyniu w 1943 i w. Oczywiście w ogóle w latach 40., ale jest mowa o polsko-ukraińskim braterstwie broni w walce z bolszewikami. Mamy do czynienia z perspektywą Tworzenia nowych podręczników historii, właśnie pisanych pod diktum tego, tegoż porozumienia. Mamy do czynienia z pokazaniem, że to Polacy będą nadal płacić za edukację Ukraińców w szkołach wyższych w Polsce, Polacy będą fundować łączność Ukraińcom, Polacy będą fundować internet Ukraińcom, połączenia kolejowe modernizować dla Ukraińców, tworzyć infrastrukturę dla rolnictwa, na przykład dla wymiany handlowej, jeśli chodzi o. Rolnictwo to oznacza moim zdaniem perspektywę kolejną zalania Polski towarami czy płodami rolnymi, to, towarami przemysłu spożywczego z, z Ukrainy. No, mamy, krótko mówiąc, do czynienia z niewyobrażalnym wręcz podporządkowaniem polskiego interesu narodowemu, na, narodowego interesom obcego. Obcego narodu, obcego państwa. Polski i Ukrainy nie wiąże żaden traktat międzynarodowy, żaden sojusz polityczno-militarny. Warto to podkreślać. Ukraina nie jest członkiem NATO. Natomiast wymowa tego porozumienia, podpisanego wczoraj 8 lipca bieżącego roku, jest, jest tak naprawdę sprowadzającą naród polski do roli junior partnera, żeby nie powiedzieć wasala państwa, państwa ukraińskiego. Przypomnę tylko, że na początku roku 2022 były rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. I myślę, że to określenie, które powiedział Jasina w marcu 2022 roku, jak ulał, pasuje nie tylko do poprzedniego rządu, rządu Mateusza Morawickiego, ale także rządu Donalda Tuskat pokazuje, jak głęboko y, elity III rzeczypospolitej są uzależnione od zewnętrznych ośrodków decyzyjnych. Sam fakt y, przewidzenie te, tego, że porozumienie przewiduje możliwość stacjonowania obcego wojska na terytorium państwa polskiego, nie, re, nie reguluje jego statusu, odpowiedzialności prawnej, to, że mówi się o możliwości zestrzeliwania przez Polskę rosyjskich rakiet nad, nad Ukrainą, to już jasno pokazuje, że. Skala podporządkowania, podporządkowania polskiej racji stanu, ukraińskiej racji stanu czy amerykańskiej racji stanu no jest niewyobrażalna, jest nieporównywalna z dotychczasową historią państwa polskiego. Mamy do czynienia niestety z, z potężnym uderzeniem w żywotne interesy, w żywotne interesy na, naszego narodu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej to także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.